Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Prawniczka, kandydatka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Nominowana za obronę słabszych i walkę ponad podziałami oraz niezależność. Nazywam się Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Mam 39 lat. Wysokie obcasy zaczęłam czytać od początku, od 99 roku. Byłam jeszcze w liceum, chodziłam w zielonej amerykańskiej parce i kiedy mogłam, uciekałam w góry. Polska nie była jeszcze w Unii Europejskiej, dopiero co została przyjęta do NATO. Był XX wiek. Wtedy czytanie wysokich obcasów było jasną deklaracją. Jestem niezależną dziewczyną, mam własne zdanie i chcę robić w życiu to, co mi w duszy gra. Dziś mamy inne czasy, inne stulecie, inną Polskę. Ale ta niezależność i wysokie obcasy ze mną pozostały. Dlatego chciałam Wam bardzo podziękować za tę szczególną nominację. Nominację dla mnie, ale przede wszystkim dla organizacji społecznych i ludzi, którzy mnie wspierali przez 8 miesięcy ubiegania się o Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydowanie na rzecznika było dla mnie ważne z kilku względów. Pokazaliśmy, że Polska nie jest tylko dla polityków, ale jest nasza i my ją też możemy budować, choćby zakasując rękawy i rozpoczynając dyskusję o prawach obywatelskich. Ta kandydatura pokazała, ile nas łączy, mimo że usilnie starają się nas podzielić. Na bardziej osobistym poziomie dla mnie jako kobiety, jako matki, ta kandydatura była bardzo ważnym krokiem w wyjście poza sferę własnego komfortu. Była usłyszeniem własnego głosu, który z dnia na dzień stawał się coraz mocniejszy. I przyznam Wam, że z ciekawością czekam na najbliższe lata, na kolejną dekadę i współtworzenie Polski ze wszystkimi Wami, którzy zakasują rękawy i nie są obojętni. Bo do zmiany mamy bardzo dużo.